Hej, czołem. Dzisiaj trzy tematy, same sukcesy można powiedzieć. Pierwszy temat to podsumujemy zbiórkę, w jaką się włączyłem. Nie byłem autorem zbiórki na laptopa dla chorążego Aleksandra Siergieja, można powiedzieć dla Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłego Pokoleń, ale aktywnie się włączyłem i jest oczywiście sukces. Drugi temat to powiem Wam o mojej wizycie na Żandarmerii Wojskowej. Myślę, że to też jest jakiś tam sukces, ponieważ wcześniejszy film był o tym, że wzywają mnie na Żandarmerię Wojskową w sprawie zniesławienia i tak dalej, także też trzy słowa. I trzeci sukces to zapowiem Wam bardzo fajny film, który się ukaże, mam nadzieję, jak najszybciej, jak go posklejam, połatam, ale to Wam powiem o czym. No ciekawy. Dobra, lecimy od początku. Słuchajcie, nazywają mnie i również inne stowarzyszenia patriotyczne, przede wszystkim stowarzyszenia, osoby, które mówią o dobrze o Polsce, o patriotach, o ludziach, którzy chcieliby, żeby Polska rosła w siłę, mówią na nas antysystemowcy. Nie wiem, czy to ktoś ma zamiar nas obrazić, ponieważ niektóre media, ogólnie powiem media rządowe, bo jedne media są, wiadomo, pisowskie, drugie peowskie, trzecie eseldowskie, ale ogólnie wszystkie są rządowe, wszystkie gdzieś tam realizują program jakiejś tam partii. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. I mówią o nas antysystemowcy. Mówili, że ABW weszło do domów antysystemowców. I czy to jest obraźliwe? Według mnie nie. Tylko trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze. Czy ja jestem antysystemowcem? No w pierwszej chwili można pomyśleć, przecież ja nie jestem żadnym antysystemowcem. Przecież ja co tam, żyję w tym systemie. No dobrze, ale teraz zastanówmy się. Ja doszedłem do wniosku, że jednak jestem antysystemowcem. Ponieważ jeżeli system jest do dupy, to trzeba go zmienić, skasować i wgrać nowy system. No tak się robi przynajmniej w komputerze. I w realnym życiu też tak powinno być. Oczywiście, nie wiem, czy ktoś to podciągnie pod nawoływanie do zmiany ustroju, aczkolwiek no, nasz aktualny system jest do dupy. I chciałbym, żeby został zmieniony wszelkimi sposobami prawnymi, tak? Nie chcę, żeby tu jakieś były, nie wiem, zamieszki na ulicach, że teraz Polacy będą się bili z, nie wiem, z rządem, czy z maniakami rządowymi i tak dalej, z wyznawcami różnych partii. No nie, tego nie chcę. Chcę, żeby to było w jakiś logiczny sposób rozwiązane. Przynajmniej chciałbym. I dlatego między innymi pokazuję tę patologię, która się dzieje w Polsce, w wojsku. Inne kanały również pokazują tę patologię, która się dzieje w całym kraju. I tutaj jesteśmy antysystemowcami. Także jednak się zgadzam. Tak, jestem antysystemowcem. Jestem przeciwny temu durnemu systemowi, który aktualnie panuje. Ale nie chcę, żeby on był w jakiś sposób zbrojny zmieniony, tylko w sposób legalny. Chciałbym, żeby został zmieniony. Chciałbym, żeby w sposób legalny wszyscy politycy, którzy są umoczeni w jakiekolwiek afery, a wiadomo, że większość jest, zresztą oglądamy telewizję, chciałbym, żeby poszli do więzienia, nie tylko dwóch, nie tylko Wąsik i Kamiński, żeby, bo wielu polityków warto by było skazać, ale system działa tak, że tylko dwóch skazali, no niestety. I tylko dwóch siedzi w więzieniu, ale już niedługo, bo oczywiście El Presidente, szanowny pan prezydent Duda postanowił ich ułaskawić, co nie zmienia faktu, że ich, że dalej są przestępcami. Nawet ułaskawieni dalej są przestępcami. No dobra, ale nie o tym miała być mowa. Oczywiście zbiórka, tak? Zbiórka na laptopa dla chorążego Aleksandra Siergieja. No, zaskoczyła mnie ilość. Celowaliśmy w kwotę tych 6 tysięcy. Wiadomo, laptop, telefon i jakieś tam inne urządzenia, które są mu potrzebne do pracy, do nagrywania, do pokazywania Wam różnych rzeczy i do pomagania przede wszystkim, bo również pomagamy, ja w swój sposób, Olek w swój sposób i ta pomoc jednak dociera. Słuchajcie, zebraliśmy ponad 14 tysięcy złotych i no ja mogę powiedzieć tak, dziękuję w imieniu Olka. Olek na swoim kanale również dodał film na ten temat. Ja jestem przeszczęśliwy, że jest taka solidarność nasza, nas Polaków, tych osób, które nie utożsamiają się z żadną partią, tylko są po prostu Polakami i zależy nam na dobru Polski. Żeby Polska była silna, a nie
PO-wska, PiS-owska, czy jakiejś innej tam dziwnej partii. I to jest piękne, że to jest taka solidarność. Ja oczywiście tę kwotę tutaj jestem przekonany, że zostanie zainwestowana. Nie przepijemy jej, nie przechlejemy, nie przebawimy. Oczywiście będzie to wszystko transparentnie. Co, jak kupiliśmy, to już zostawiam po stronie chorążego Aleksandra Siergieja, żeby pochwalił się zakupami, tym, jak wy mogliście wesprzeć działalność stowarzyszenia, które broni munduru, jakby nie patrzeć. Słuchajcie, z perspektywy czasu ja cieszę się, że nie jestem oficjalnym członkiem Stowarzyszenia Broni Munduru dla Przyszłych Pokoleń, bo gdybym był, to prawdopodobnie ABW również wpadłoby do mojego domu. I teraz sobie wyobraźcie, 6 rano, małe dzieci, wpada wam ABW. Albo kulturalnie, albo mniej kulturalnie, albo w ogóle jakoś dziwnie i robią wam kipisz w domu, zabierają sprzęty elektroniczne, dyski twarde, komputery, telefony, tylko po to, że ktoś sobie wyssał z palca jakieś zarzuty. Oczywiście cieszę się, że tak nie było, ale teraz już liczę się z tym, że mogą wejść w każdej chwili, za kilka miesięcy, za rok, za półtora, może po emisji tego filmu, bo ktoś uzna, że ja nawołuję do zmiany ustroju. No, różni debile pracują w służbach i ktoś może tak uznać. O kurczę, chyba znowu kogoś obraziłem. Będzie zniesławienie. Straszne. Dobra, słuchajcie. Ja oczywiście namawiam was, żebyście pokazali, że nie jesteście popisowcami, żebyście pokazali i nie uczestniczyli w demonstracjach organizowanych przez jakiekolwiek partie. Nie bądźcie ich pionkami, nie bądźcie ich wyznawcami, bo to są po prostu szopki. To są po prostu szopki, wy jesteście, znaczy nie wy, ja mam głęboką nadzieję, że tutaj oglądają mnie i ten kanał osoby, które świadome. Trzeba im pokazać, że nie popieramy w ogóle działań ani jednej, ani drugiej strony, że jesteśmy Polakami i ewentualnie możemy robić demonstrację, bo ktoś nam chce wpieprzyć kolejny jakiś durny podatek. A wiadomo, że będą te podatki, między innymi jakiś durny podatek od samochodów spalinowych i nikt nie protestuje, nie ma manifestacji, tak? A pójdą na manifestację, żeby jakichś dwóch przestępców uwalniać z więzienia. O, bo wsadzili, o ja pierniczę, a później ja im dopieprzą podatek od samochodów spalinowych i będzie fajnie. Ale słuchajcie, cieszę się, bo wspólnie pokazaliśmy środkowy palec władzy popisowej. Bo teraz tak, ABW dostało rozkaz, weszli, zabrali komputery, zabrali telefony, to se zabierajcie. My jesteśmy solidarni, pokazaliśmy to, że w 2 dni można zebrać tyle pieniędzy, że spokojnie ABW nikomu w tej chwili nie jest straszne. Środkowy palec. Pięknie. Wspólnie to zrobiliśmy. Ja się cieszę. My oczywiście dalej będziemy mówić wam to, czego nie ma w telewizji, w mediach, głównego ścieku, albo będziemy po prostu komentować te bzdury, które po swojemu tam media chcą, żeby przedarły się do społeczeństwa. A my będziemy robili wszystko, żeby społeczeństwo zaczęło myśleć. I takimi właśnie gestami pokazaliśmy właśnie to, że jedni mówią, że ABW do jakichś prorosyjskich aktywistów weszło, nie? Ale nie, część ludzi myśli, część ludzi solidarnie solidaryzowała się z poszkodowanymi i część z was wpłaciła, także bardzo dziękuję. Będziemy oczywiście pomagać nadal, tak jak umiemy, każdy po swojej działce, wam. No dobra. Słuchajcie, dobra, drugi temat. Moja wizyta na żandarmerii przebiegła w sposób, że tak powiem, w pełnej kulturze, bezkolizyjny. Nie było żadnych problemów, nie ma co hejtować żandarmów, nie ma co hejtować żandarmerii, policji, służb, bo oni wykonują po prostu polecenia, które im stawiają ludzie gdzieś na szczytach władzy, nie? I póki te polecenia nie są niezgodne z prawem, to nie można mieć pretensji do żandarmerii, że chce przesłuchać mnie w sprawie tej, że gdzieś tam ktoś ma jakiś ból dupy, że ktoś mówi prawdę na YouTubie, prawdę, o której wszyscy wiedzą. Żołnierze wiedzą, jak jest w wojsku przecież, a ci, co nie wiedzą, to dopiero przyjdą do wojska i się dowiedzą. No to tak samo, jakby ktoś, już powiedziałem, jakby ktoś miał kogoś pomówić o to, że ktoś wyjdzie i powie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie działa.
nie działa. No i co, to jest pomówienie? Nie, to są fakty. Przecież każdy wie, że to nie działa. Że nikt nie chce być ministrem zdrowia, bo to jest wtopa. Że lekarz wolał być ministrem obrony narodowej niż ministrem zdrowia, bo tam nie wtopi. A jako minister zdrowia to by wtopił, bo to by trzeba było zburzyć i postawić na nowo, nie? Także tutaj w normalnej atmosferze, zresztą pozdrawiam panów żandarmów i jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych przesłanek ani ku temu, żeby ktoś mnie posądził o jakieś pomówienia. No ale dobra, jak ktoś ma ból dupy, to zawsze może... Każdy każdego w naszym państwie może, słuchajcie, pozwać. Jeżeli komuś coś się nie podoba, to każdy każdego może pozwać. Mamy oczywiście też wolność słowa. No ale też ta wolność słowa nie może być przegięciem pały, bo rzeczywiście no, jest ten ośrodek cały monitorowania i pajacowania, nie? Słuchajcie, co drugi wpis na Facebooku tego ośrodka monitorowania i pajacowania, to można by ich właśnie podać do sądu o zniesławienie, tak? O jakieś pomówienia dziwne, o zniesławienie. No ale oczywiście zasięgnąłem opinii niektórych osób, które właśnie tam, ja chyba też coś tam na mnie też pisali, ale trafnie zauważyli, że mam wujka w służbach, tam znajomości w SKW i jestem praktycznie nie do ruszenia, mogę mówić co chcę, także trafnie zauważyli to. Nie, oczywiście, no, trudno wydało się, ale okej. Okay. Ale to, co oni wypisują na niektóre osoby, no to woła o pomstę do nieba. Tam jest ewidentnie kodeks karny i to są ewidentne zniesławienie, pomówienie i tak dalej, ale dowiedziałem się, że mają ochronkę, tak, ochronkę jakąś tam nieoficjalną oczywiście. Chodzą takie plotki po mieście, że mają ochronkę różnych partii politycznych, że to jest generalnie na rękę rządowi, że taki ośrodek monitorowania i pajacowania istnieje i wygaduje bzdury na temat, no, na temat naprawdę porządnych obywateli, porządnych ludzi, którzy działają dla dobra Polski. No ale okej, niech sobie już gadają. Co można powiedzieć więcej? Jakoś tak niech sobie istnieją, tak? Może ktoś wpadnie do głowy jakich tam po prostu pozwać skutecznie do sądu, bo na razie te, z tego, co się dowiedziałem, no dobra. Bez znaczenia. Aczkolwiek, no mówię, moja wizyta w żandarmerii jak najbardziej na plus. Nawet tam panowie, ktoś tam chciał się z innej jednostki żandarmerii skontaktować ze mną. Powiedziałem, że jak najbardziej można mój numer tutaj przekazywać. Ja chętnie będę współpracował w różnych sprawach, gdzie mogę pomóc. To oczywiście pomogę. Gdzie jest patologia, to też wskażę palcem, gdzie, co można szukać, a ja nie... Lepiej, żeby właśnie żandarmeria miała normalną pracę, normalnymi rzeczami się zajmowała, a nie głupotami i przesłuchiwała ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, mówią prawdę, mówią jak jest. No ale dobra, no, każdy, tak jak powiedziałem, każdy może każdego pozwać o cokolwiek w państwie. Jak chcecie, to możecie nawet papieża pozwać, jak chcecie, nie ma problemu. Okej, okay. I trzeci, ostatni temat. Zapowiedź bardzo fajnego filmu napisał do mnie żołnierz, który walczy za Ukrainę. Ukrainiec do mnie napisał, który walczy właśnie na froncie od początku praktycznie wojny, od początku najazdu Rosji. Spotkaliśmy się online. Przeprowadziłem z nim wywiad ponadgodzinny. Bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedział mi, o których się nie mówi, które są przemilczane, pomijane. No i o tym właśnie zrobię odcinek. Mógłbym oczywiście, bo cała rozmowa została nagrana, bo pierwsza koncepcja była taka, żeby przeprowadzić ten wywiad, a później wam puścić ten wywiad, co ten żołnierz właśnie walczący na Ukrainie powiedział, co się dzieje tam, jakie są morale żołnierzy, no i dużo, dużo rzeczy. Dlaczego żołnierze nie chcą walczyć w tej wojnie? Dlaczego ludzie tam nie chcą... Znaczy żołnierze. Dlaczego ludzie uciekli i nie chcą wracać, nie chcą bronić Ukrainy? Bardzo dużo ciekawych informacji o korupcji. Ale nie mogę pokazać tego, bo wiecie, no ten żołnierz tam jest, na miejscu. Gdybym upublicznił ten wywiad, mi się wydaje, że ten wywiad i tak zostanie upubliczniony, ale jeszcze nie teraz. Na razie powiem, porobiłem sobie notatki z tej rozmowy i powiem wam, co, jak to wygląda z perspektywy
właśnie żołnierza, który broni Ukrainy, który jest tam na froncie 2 lata już. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Już więcej może nie będę zdradzał. Na koniec oczywiście proszę łapa w górę, komentarz taktyczny, komentarz albo kropka taktyczna, albo napiszcie, co o tym wszystkim myślicie i czy wy również czujecie się antysystemowcami. Napiszcie, czy jesteście antysystemowcami, czy ten system wam się podoba, czy jesteście anty. Mi się ten system nie podoba, jest taki, jaki jest, że raz rządzi Bolek, raz Lolek, raz Tosia, raz Donald, raz Kaczor i nic się generalnie nie zmienia. Co rządy, to są coraz gorsze rządy. Ktoś, mam wrażenie, że rządy wykonują polecenia kogoś innego i nie są to, i nie działają na rzecz dobra Polski i dobra Polaków. Żaden rząd tego nie robi, ale mają swoich wyznawców, którzy tam się niech tłuką, niech się biją, ci wyznawcy jednej, drugiej, trzeciej, ósmej partii, niech się tłuką, naprawdę. A my Polacy, jeszcze raz apeluję do tego, żebyśmy my Polacy zaczęli myśleć, przetwarzać informacje, wyciągać wnioski i walczyć o sprawy Polski, a nie o sprawy Donaldinia czy Kaczora. No co mnie ich sprawy obchodzą? Nie interesują mnie ich sprawy. Chcą ich posadzić, niech ich posadzą. Jedni raz jedni będą siedzieć, raz drudzy będą się uniewinniali. No taki kabaret trochę. Nie trzeba kabaretów oglądać, stand-upów, żeby się pośmiać z nich wszystkich. I to jest właśnie to. To jest to, czego się władza boi, że Polacy zaczną myśleć. Że Polacy przestaną ich całkowicie popierać. Bo nie można popierać mniejszego zła, nie? No to jest zawsze poparcie kogoś tam, nie? Także, dobra, starczy na dzisiaj. Na koniec oczywiście, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam na stronę sklepu z bluzami, z koszulkami. No i kursy online'owe, kursy praktyczne, wszystko macie w opisie pod tym filmem. I nie pozostaje nic innego, jak czekać, zmontuję film i mam nadzieję, że jak najszybciej go upublicznię i dowiecie się, jak jest na Ukrainie, na wojnie, co żołnierz myśli na temat tego, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.